na filmie wiecie, jak to wygląda. Wszystko że sobie... dla filmu, tylko robię rzeczy dla filmu, jak tak można żyć? Ej, słuchajcie, słyszymy dziwne głosy. Tam coś było. Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj idziemy sobie pochodzić po dżungli. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale mam nadzieję, że będzie spoko. Może mówię troszkę teraz jakiś tak zaspany jestem, dopiero wstałem, jest 7 rano. No i jedziemy najpierw spotkać się z Martą, a potem stamtąd pojedziemy sobie już w miejsce docelowe. Gdzie ono jest, do końca nie wiem, to Marta wie, bo nie wiem, czy wiecie, Marta zna tą wyspę lepiej niż nie jeden Taj. Już nieraz tak miałem, że Tajowie czegoś nie wiedzieli, a Marta wiedziała. Ci ludzie w tych krajach takich ciepłych, leniwych, no tacy są, że im się nie chce i nie obchodzi ich nic, nie? Ale są szczęśliwi przynajmniej. Ja zrobię o tej porze. No właśnie. Jesteś przewodnikiem darmowym jeszcze do tego. No nie wiem, chyba coś muszę mieć za to w końcu. No więc kupiłem swojego ulubionego tosta, który jest mega syfem, ale raz na jakiś czas można zjeść. Stała się tragedia, zamówiłem herbatę, po prostu herbatę i dostałem pół cukru, pół herbaty w tym kubku. To jest sam cukier, nie da się tego pić. To jest właśnie Tajlandia. Dla nich to jest normalna rzecz, że herbata jest pół na pół z cukrem rozrobiona, a dla mnie to jest nie do wypicia. To jest cukier z herbatą, a nie herbata z cukrem. Dokładnie. Jakim cudem oni są w ogóle szczupli? Są przecież w miarę szczupli. No. Musiałem kupić nową herbatę. Tym razem bez cukru normalnie. Słuchajcie, ktoś zostawił klapki pod sklepem, takie stare, brudne, i wszedł na boso do środka sklepu. Co myślisz, Marta? Znam, że to twoje, w końcu. No, niestety, nie dziś. Po szybkiej wizycie w sklepie wsiedliśmy na skutery i udaliśmy się na pobliskie wzgórze, na którym znajduje się wielki posąg Buddy o nazwie Big Buddha. Zobaczcie, tak wygląda Marta w wersji kościelnej. Sawadika. Tak, to jest strój, żeby się zakryć, kiedy wchodzimy na przykład tutaj na Big Buddha, prawda? No. A dlaczego ty nie musisz? No bo, nie wiem. Za mało ładny jestem jako facet. Kobiety muszą się zakrywać. Facet co ma do pokazania? Nogi owłosione? Przestań. Żeby wejść do świątyni, trzeba przejść przez taką specjalną kabinę dezynfekującą. Ale bzdura. Żeby czasami tylko nie zadziałało, nie? No nie, się boję. Oni nie pryskają. Tak. Świątynia. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Do tego stopnia się nie znam. Masz przewodnika? No. Jedna osoba tu jest, która ma wszystko wiedzieć i wystarczy. Aha. Ale wspaniały widok jest z góry. Jesteśmy teraz na Big Buddha. A tutaj mamy widok na... Na? Dokładnie to jest? Chalong? Nie wiem. Na Chalong, właśnie port w Chalong. Proszę takie, bardzo. Wiesz, Miami. Takie tajskie Miami. Karmię kotki. Jak twoja była. Ej, nie mów taki, wypikamy tutaj. Patrz, nie są takie dzikie. Marta ma tu swoje koty, które zawsze karmi. Są takie w pół dzikie, w pół nie dzikie. Jedzenie? To może podejdę jednak. Nie jesteście takie dzikie? Jak one jedzą, to już mają wszystko gdzieś, nie? Już się w ogóle nie boją. Koniec jedzenia. Możesz brać na rączki. Ale najedzony. No jak się wyrywa, ty? Jak się wyrywa, chodź jak tu, się tu. Boi. Na twarz, jaki dzikus. Co rodzielcu? Jak ten zamiałczał. Hej, cześć. Nie bój się. Dostałeś jeść, to już co? Już nie chcesz mnie znać. Jak do ciebie gada, że zostaw mnie, człowieku. Chcę więcej. Zostawiliśmy przy drodze skutery i idziemy już prosto w dżunglę. Tu jest taki kamień, zaraz wam go pokażę, na którym jest napisane, że idziemy sobie do Karon lub Kata i że jest 1000 metrów tylko. Przecież to jest mało. Co ty, jakoś miało być mega daleko. Co za oszustwo. Zobaczysz, jeszcze się zmęczysz. Zobaczymy. Tak wygląda nasza ścieżka przez dżunglę. Wcale nie jest źle, jest w ogóle wybetonowany to. Poczekaj, trzeba zobaczyć. Tu by się dało nawet skuterem pojechać przecież jest normalna droga. Ale kobiety mają pierwszeństwo. Ale musisz kręcić drogę. Ale przecież będzie z fajnym widokiem droga. Nie, mam plecak.
Dobra, zobaczcie. Koniec żartów. Tutaj jest prawdziwa dżungla już, zaczyna się. Może być jakiś wąż, może być coś się złego dziać. To jest jakiś opuszczony biznes. Kiedyś pewnie tutaj po drodze ludzie kupowali coś do picia i tak dalej. Bo nawet tu, za tymi krzakami, jest fajny widok. O, taki piękny widok, więc na pewno było spoko sobie tutaj usiąść, wypić sobie coś i patrzeć. Co? Banany. Ej, banany, rzeczywiście, patrzcie, leżą sobie po prostu banany, tak o. Można sobie zjeść. One są wszędzie na drzewach. No. To jest kraj, gdzie nie trzeba naprawdę pracować, zerwiesz banana, złowisz sobie rybę, no i żyjesz. Na mnie. Ja nie muszę nic robić, żyję sobie w raju. Nie wiadomo, gdzie pracuję, co robię. Nie masz pracy tak naprawdę. Po prostu życie płynie. Budzisz się rano i pod poduszką leży kasa zawsze, tak ze 1000 batów na dzień i... Idę do dżungli, zerwę sobie bananka, o. Proszę bardzo. Dzika kobieta z Phuket robi to tak. Ale to są te takie małe, surowe banany. No, to są w ogóle... Trzeba bardziej usmażyć. Popatrz, jak to jest, że azjatycki banan jest krótszy niż europejski, nie? No widzisz, jak to jest? Jak coś to... w tym jest. Coś w tym jest. Nie, nie, on nie jest dobry. Mm. No, nie taki zły. Mały, ale daj radę. Tutaj zaczyna się już taka dżungla, że naprawdę zaczynam się bać, że będzie jakiś wąż w krzakach. No bo to nie jest, nie wiem, kępa krzaków przy drodze, tylko dżungla. Taka prawdziwa, prawdziwa, prawdziwa dżungla. No tak. Co to jest? Betonowa ścieżka, można skuterem przejechać. No i teraz mam prawdziwą dżunglę. Teraz jest z drugiej strony aż za bardzo zarośnięte, że ledwo się da przejść. Przecież to jest ścieżka szerokości, nie wiem, paru centymetrów i tyle. Ej, słuchajcie, słyszymy dziwne głosy. Tam coś było. Coś ci spadnie na głowę. Chyba małpa. Ale... Tam też. Tu. Prawdopodobnie małpy biegają po tej dżungli gdzieś dookoła. Nie mam pojęcia. Oby to była małpa, bo małpa to jeszcze... O, tam, widzę. Idzie. Jest małpa, no. O nie, idzie po twój telefon. Nie ma mowy. Te małpy... Tak jakby nas okrążały, coraz bliżej są nas. I Marta mówi, że może chcą ukraść mi telefon na przykład. No bo one takie są, ukradną i później jak nie dasz mi nic do jedzenia, to nie oddadzą. Więc mam nadzieję, że zaraz nie stracę tego telefonu. I że nie już coraz bliżej są. I że nie będę musiał później, nie wiem co, vloga od nowa nagrywać. Jezu, tam! Jakie te? Ile tu jest tych małp? Ile tych małp tam jest? Całe stado i się patrzą na nas teraz. Wyjdziemy stąd, czy nie? Jak myślisz, przeżyjemy to? Dawaj szybko na dół. Tam jest. Ej, coraz więcej tych małp. Idziemy stąd. Idziemy dość trochę szybciej, ale tak prawda jest taka, że te małpy nic nam nie zrobią. Mogą chcieć mi, nie wiem, ukraść butelkę z piciem i tyle. Nie tak. Ale jest to dziwne, jak się widzi, że jest się w środku dżungli i nagle coraz więcej małp i coraz bliżej podchodzą, takie... Dobrze, o. Że nie kręcę filmu, bo bym na pewno zabrały telefon. Tak myślisz? Zawsze mi zabierają coś. Ja raz jak byłem na Bali, to chciałem nastraszyć małpę, bo była na mnie jakaś taka zła i pomyślałem, że jak na nią krzyknę i się tak cały napnę i będę chciał ją wystraszyć, to odejdzie i prawie mnie ugryzło, nie? W ogóle, chociaż była do mnie 10 razy mniejsza. No. Więc one są, czasami potrafią być agresywne na maksa. Marta, ty lubisz taką dżunglę, nie? Nie chcesz iść normalną drogą. Nie. Co ty? Bo, patrz, liana się porwała. Weź mnie nie strasz. Myślałem, że jakiś wąż czy coś, a ta liana. Patyk to był patyk, a nie liana. Co ty się ciemniasz? Ej, doszliśmy do jeszcze gorszego miejsca. Teraz jest jakby taka dziura w ziemi, którą trzeba iść. I jest bardzo stromo. Tego na kamerze nie widać, ale jest mega stromo do tego stopnia, że tam jest lina. I że jak ktoś by chciał wejść do góry, to się wspina po tej linie. Co tam? Dasz radę zejść? Jak nie, to mi pomożesz. To cię pomogę ci tak, wiesz. Albo ja ciebie. To chociaż niech to się nagrywa, żeby był clickbait, okej? Okay? A nie nagrywa się? No ale wiesz, jak kamera spadnie, musisz ty nagrywać ten moment popychania mnie w przepaść. Dobra, poczekaj jeszcze raz. Poproszę o lajki, łapki w górę i subskrypcję. 3, 2, 1. Nie, za słaba jesteś. Nie no, nie jest lekko. Wow, prawie mi się zabił. Nie jest lekko, słuchajcie. Dawaj, jakbyś spadł, to będę nagrywał w razie czego. Będzie do odcinka. Co tu jest trudnego? No co trudnego? To ja nagrywam jednocześnie, mam jeszcze picie w ręku, tak? Okej. O, takie...
rozterki youtuberów mamy w tym momencie, że nic się nie dzieje na vlogu, że tylko idziemy, nic się złego nie stało, nie będzie clickbaitu. Takie jest właśnie życie youtubera. No wiesz, to nie zawsze są fajerwerki w życiu, ale wiesz, nawet taka droga nas buduje. Droga no. Na szczyt. Albo w dół. W drodze na szczyt, a my schodzimy teraz w dół. Marta Sierska, filozof XXI wieku. No, może i tak jest, jak mówisz, Marta, ale na filmie to nie będzie fajnie wyglądało. Na filmie wiecie, jak to wygląda. Wszystko sobie... dla filmu, tylko robię rzeczy dla filmu, jak tak można żyć? O, i to jest dobry temat do odcinka. Co dla filmu? To koniec, idź sobie To sam. Jest moja praca, muszę zarabiać pieniądze, tak? O co ci chodzi? No, ale wiesz co, liczy się też przygoda. No, przygoda, jak będzie dużo klików, to będę miał przygodę. No to zrób teraz coś. Popchnęła mnie małpa jedna. Zaczyna się, proszę Państwa, bardzo ładny widok przed nami. Woda, fajne budynki, plaży nie widać, ale tam jest. A tutaj jakiś ten... Prąd. No. Kable od prądu. Przez dżunglę tak po prostu idą. Ale to jest dobre. Ale no wiecie, jak u nas jest, że wszystko jest wykarczowane w ogóle przez cały las. Jakieś mega słupy wielkie i tak dalej, to jest... trawa koszona tam i tak dalej. A tutaj po prostu idzie taki ten, jakby płot przez dżunglę i nikt się nie martwi niczym. W ogóle to mam dla was bardzo ciekawą historię. Moja mama nazywa się tak samo jak Marty mama, czyli ma na imię Dorota. Pozdrawiam moją mamę Dorotkę. I ja swoją, Dorotę. I nasze mamy są z tego samego miasta, oprócz tego, i mają tyle samo lat. Dokładnie, widzisz, coś w tym jest. I zaczynam się zastanawiać, czy może to nie jest jedna osoba, bo po prostu wszystko jest tak samo. A na przykład twoja mama kiedy się urodziła? W jakim miesiącu? O kurwa, jaki pająk. Ale pająk. I to nie ten, co trenuje Muay Thai tym razem. Kurwa, jaki ten pająk jest wielki. O, nie chcę, żeby coś takiego mnie ugryzło. Jeszcze jest taki żółty. Kamera tego tak dobrze nie pokazuje. Jest taki wyblakły, on jest żółty, ale takie zwierzęta, które są żółte, lub mają takie dziwne kolory, to zawsze są jadowite. Chcesz go? Ten kolor ma pokazywać, żebyśmy my jakby bali się tego pająka, żeby tam nie podchodzić. Nie? Ja się nie boję pająków. I zaraz go wezmę na rękę. Chcesz? Dam ci. Dawaj, no to dawaj. Wiem, albo że wymiękniesz. Pompchnę cię tam. Dawaj, idź tam. Ale wiesz, że później umrę. Będzie jeden dobry clickbait, ale później koniec. Nie wiem, czy warto. To musisz mi dać telefon i kod, żebym mogła to opublikować i zgarnąć kasę. Na swoim kanale oczywiście, tak. Nie? I jeszcze filmik na moim z kondolencjami, że wiesz, Paweł odszedł od nas. Bez przesady. Zbieramy datki na pogrzeb. Wiesz, już spokojnie, Paweł. Tylko cię ugryzę. Może wiesz co, może innym razem. Doszliśmy do końca, ale właśnie teraz gdzie iść dalej? Czy iść w prawo, czy iść w lewo? Nie wiem. Ja też nie wiem. No to będzie problem zaraz. No dobra, jestem na jakimś rozstaju dróg. A raczej jesteśmy. Jak wiesz, wybory życiowe. I teraz dokładnie. Teraz... W prawo czy w lewo? W prawo czy w lewo, to jest pytanie. Nie mam pojęcia i nie ma żadnego drogowskazu, który mówiłby, w którą stronę iść tak naprawdę. Mamy iść w górę? Pa. Nie, co za... To sprawdźmy dwie strony. Patrzcie, jak mnie łatwo zostawiła. Dobra, to Marta idzie tam, ja idę tu. I najgorsze jest, że obydwie drogi idą w dół. My mamy iść w dół, czyli teoretycznie, nie wiem, jedną i drugą byśmy mogli iść. Ale gdzie dojdziemy, to tego nikt nie wie. I jak tam? Coś tam było? Tak, musimy się wrócić. Tak? Tam musimy iść? Obojętnie. Ale to się nagrywa, to bądź taka przestraszona, że nie wiem, gdzie mam iść. Jezus Maria. Wszystko dla tej dramy. Wszystko. A ja to zostawię wszystko we vlogu. Będą każda takie, wiesz... droga prowadzi do dżungli i plaży, więc obojętnie. Zawsze przejdziemy. Ja nie przejdę. Chodź. A tutaj najnowszy tajski wynalazek. Worek na patyku. Co on robi? Marta wszystko wie o Tajlandii. Dawaj, co to jest? Na patyku, ale czemu tak jest? Piszcie w komentarzach swoje najlepsze pomysły. Po co ktoś nadział worek na patyk? Może pies cię ugryzie. Może będzie do vloga. Ugryź mnie. Chodź. Nie chcesz mnie ugryźć? Szkoda. Jest wodospad, chodź. Ej, co tam się dzieje?
Jest dobrze. Zobacz, jak romantycznie. Ale ktoś sobie fajnie zrobił, no. Wow, i siedzisz, jakby siedzisz na wodzie. Aha. Dobre, dobre, ale ktoś miał zajebisty pomysł. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tu jest, że taka rzeczka, taki, powiedzmy, wodospad, takie kaskady spadają. Wszędzie stoją sobie takie oto stoły. Wow. Dobra, zostajemy tutaj na chwilę. Numer 7. Bo jest za fajnie, żeby tutaj nie być. Pięknie to wygląda wszystko. Tu śmieci nie ma wcale. I tu... Polska dziewczyna. Polish girl. Hashtag Polish girl. Gdybyście chcieli odwiedzić to miejsce, to nazywa się Suwanglulung. Na pewno znajdziecie to. 100%. Na pewno. Co tu można zjeść? Powiedz. O, proszę bardzo. Wszystko. Smażoną wieprzowinę, frytki, kaczkę jakąś. Wszystko, co chcecie. Tu, o, o, jest na obrazku. Niestety pijemy tylko wodę, ponieważ Marta jest nudna i nie pije alkoholu. Nie jest prawdziwą Polką. No nie ma wódki, co ma jeżeli... pić piwo? Dobrze. Ci, co mi odsubować jej kanał po tym, co powiedziała, to jednak mogą zostawić tego suba, a nawet zasubować. Ci, którzy nie subowali. Mhm. Ale się odratowałaś szybko. Woda wypita, przerwa była, czas iść dalej. Tylko trzeba zapłacić, bo pani gdzieś zniknęła. Jest chyba tak mało klientów, że na to nawet nie siedzi w tej restauracji. Chyba jest tu. Ja? 40 baht. 40 baht. Yes. Cheap. Cheap. Good price. 100 baht. But for me special price, okay? Okay. Yeah, for you special price, 100 baht. Uh-huh. Yes. Thank you, couple cup. No. 100 baht too expensive. Okay, then see you. Ale ładne rude kotki. Prawie jak namu. Chociaż nic mu nie dorówna. Chodź, chodź. No, rudy najfajniejszy kotek. Cześć. Marta nie lubi rudych kotów, bo się nie zna. Taki ma ogon dziwny, patrz. No, taki tu jest ogolony, a tam... O, jaki fajny kotek. Zaraz cię capnie. Wiesz w ogóle, że coraz więcej mam takich sytuacji, jak gadaliśmy wcześniej, że ktoś mnie zaczepia. Byłem w 7-Eleven ostatnio i sobie stoję w 7-Eleven i nagle jakaś tajka tak mega blisko do mnie podchodzi i do mnie cześć. I tak wiesz. Cześć. I tak. Cześć. prawie że tak. I ja tak mówię, ja tylko przyszedłem kupić wodę. I w kasku, nawet kasku nie zdjąłem od skutera. Bo jesteś nowy i wiesz, chcą cię poznać, czemu nie? Ale tak bardzo, bardzo agresywnie wręcz. Że ona tam no wchodzi mi. Wchodzi na mnie twarzą przed moją twarz, tak? I cześć, co tam słychać ciebie? Nadal nie mogę wyjść z szoku tego, że aż tak bardzo one są otwarte. I że tak bardzo przejmują inicjatywę jakby, nie? Że w Polsce nie jest tak. W Polsce facet musi podejść do kobiety, a tutaj jest właśnie ona do ciebie podchodzi. Czy chcesz, czy nie? Za łatwo, co? Bardzo łatwo. Aż dziwne to jest. Wczoraj gadałem z bratem i mówił mi, że uważaj, bo ci okradną czy coś, że to jest niemożliwe, na pewno coś się złego stanie. Ale widzisz, tajka by cię do dżungli nie zabrała. No, w sumie coś w tym jest, bo tajka jedyna, którą znam, czyli New, nawet nie wie, gdzie ta dżungla jest, chociaż tu mieszka całe życie. Chcieliśmy wrócić taksówką na górę i później pójść sobie pochodzić gdzie indziej. Marta zamówiła taksówkę, no i okazuje się, że... Nie można. Facet sorry. Nie przyjdzie, bo sorry, I cannot. I tyle. Nie ma taksówki, nie wrócimy. I ja to muszę anulować, bo on nie anuluje, nie wiem czemu. No nie, wiesz czemu, bo jak on anuluje, to po jakichś kilku anulacjach ma jakąś karę i tak dalej. I on ci jakby zmusza, żebyś ty to zrobiła. Nie? To jest właśnie Tajlandia. Nawet nie chce zarobić ten facet, mimo że jest COVID, mimo że ten. On nie ma czasu teraz na pracę i radź sobie sam turysto. Jak skręci, to znaczy, że jedzie do nas, a jak pojedzie prosto... O, o, skręca! Jeszcze nie napisał? Nie. Bo mamy takie podejrzenie, że może mu się znowu nie chcieć po prostu, bo to jest inny kierowca, ale też może mu się nie chcieć. Jedzie. Ale chyba jedzie do nas. Ale how many person? Two. Two? You here, you look another car, you please. But why? Yeah, go to the Bintu. Yes, why not? We are in Qatar right now. We are in Qatar and we are waiting for you. Okay, okay. Okay? Okay, okay. See you soon. W skrócie sytuacja wyglądała tak, że facet nie chciał przyjechać, bo mu się po prostu nie chciało. Zadzwonił do Marty,
A Marta mu powiedziała, że ale no weź przyjedź, bo my tutaj czekamy na ciebie. I poprosiła go. No i on nagle powiedział, no dobra, to przyjadę. I tyle, i jedzie niby. No i przyjechał pan taksówkarz. Niemożliwe to jest. Okazuje się, że trzeba po prostu pogadać i przekonać, żeby przyjechał, to przyjedzie. Mata! No i jesteśmy przy skuterach i teraz Marta, przewodniczka, zabierze nas na pyszne indyjskie jedzenie. Nie zdradzaj. A będzie wegetariańskie, wegańskie czy normalne? Będzie tylko wegańskie. Co ty mówisz? Nie będzie kurczaka? Nie. To się muszę zastanowić, czy tam jedziemy, czy nie. Na pewno. Tak, żebym w ogóle nie jadł mięsa dzisiaj, nic. Nie. Nawet grama. Zobaczcie, jaki tu fajny traktor stoi przede mną w ogóle. Traktor Kubota, legendarna marka w Polsce. Jest teraz reaktywacja, nie wiem czy wiecie, można kupić klapki Kubota. I normalnie to Polacy wykupili tą firmę od Chińczyków. No i proszę bardzo. A tutaj łódka. Wszystko tu mają. To co zamawiam, wege? Ale tutaj mają coś nie wege też pewnie. Nie? Oszukała mnie. Jest normalnie chicken. Co ty? Patrz jakie to jest drogie. To jest nie warte. Drogie, no bo wiesz, dobre jedzenie jest w cenie. Mhm. A jakieś tam, wiesz, krzaki jesz, no to wiadomo, że to jest tanie. Teraz przyszło tak? Jedzenie, butter chicken. Okej. Okay. Przed chlebek. Trochę się poczułem jak w Dubaju. Zobaczymy, co jest smaczniejsze. Zatęskniłeś. Zatęskniłem. Zobacz moje. Jakie duże. Ej, ogromny to jest. Chyba się będziesz chciała ze mną podzielić. Nie. Ja nie dam rady. No to zobaczymy zaraz. Ja dużo jem. Za chwilę będzie taki kadr już po jedzeniu i zobaczymy, czy Marta skończyła swój posiłek. No i jak Marta? Powoli idzie. Miało być całe zjedzone przecież. Przecież jest. A tu przecież w ogóle nic nie było. Dobra, o, połowa zjedzona. No, no pewnie. No już nie mogę. Ach. Bo indyjskie jest takie bardzo sycące. Mamy dalej jechać, ale siedzenie od skutera jest tak nagrzane, że parzy, więc mam super patent na to. Poleję to wodą. Usmarujesz mnie? To na inny portal, mówiłem ci. Jaki? Podlinkujemy w opisie. Nie, słońce teraz tak grzeje, że trzeba. No. No weź! Nie no, nie wstawię. O, tak opolewamy i od razu będzie lepiej. No i pojechaliśmy dalej. W sumie do tej pory nie wiem dokładnie gdzie to było, ale miało to być miejsce, gdzie będzie dużo chodzenia, więc dużo wysiłku fizycznego i jakiś fajny widok. Podobno Marta tam jeszcze nie była. Zjeżdżamy teraz z normalnej drogi, jedziemy piaskiem. Gdzie ona mnie bierze? A, czyli to robisz tylko dla mnie, bo ci się nie chce. Tak, teraz jestem twoim przewodnikiem prywatnym. Po krzakach. Piękne krzaki, proszę bardzo. A gdzie my idziemy w ogóle? Nie wiem, bo tam jeszcze nie byłam, bo ostatnio był znak, że nie można wchodzić, ale my nie damy radę. Bo Polacy my nie wejdziemy, to wiesz. Polacy wejdą wszędzie, co to ma być, że nie można. Tak jest. No i dobra, niby jest zamknięte. Jest tutaj bramka jakaś, brama bardziej. Ale słuchajcie, skoro stoją skutery, raz, dwa, trzy, czyli jak ktoś tam mógł wejść. Poczekaj, ciekawe, czy da się przejść. Zaraz, zobaczymy. Marta! Da się, da się. No i da się. Okej, okay, znów dżungla, ale to już taka hardkorowa, że no nie da się prawie przejść. Ale... Dlatego to jest zamknięte, słuchaj. Bo to, nie wiem, to jest tak zarośnięte może, że się nie da tędy przejść. No ale coś fajnego mówię do filmu, a nie. Mówię, zawsze jak wyłączam, to mówisz jakieś zajebiste rzeczy. Na przykład jak ten, łamiesz prawo jeżdżąc skuterem. Ja łamię prawo? Że pod prąd jeździsz, że to jest normalne. Dobra, to jest normalne, że na czerwonym skręcasz w lewo, tak samo jak w Polsce w prawo, a ja dostałam za to mandat. I że co? I bez prawka, oczywiście, jeżdżę. Prawie 2 lata. No właśnie. To jest, proszę państwa, cała prawda o Marcie Sielskiej. Tylko u mnie na vlogu. Ja jestem grzeczny. Jeździ bez prawka na czerwonym,
ale powiem wam, że tak serio, to wiadomo, że ja też jeżdżę bez prawka, bo nie mam prawa jazdy na motocykl, a powinienem mieć i w ogóle międzynarodowe, albo zrobione w Tajlandii. Mam tylko prawo jazdy polskie i dubajskie na samochód, więc to kompletnie się... No i tak dostaniesz mandat. Tak, to się nie liczy przecież w ogóle, to tak jakbym bez prawka jeździł, ale tutaj to jest kompletnie normalne i nikt nawet na to nie patrzy. Po prostu praktycznie wszyscy tak jeżdżą i policja tylko czasami sobie urządza łapankę, żeby sobie dorobić, biorą łapówki, no i jedziesz sobie dalej i tyle. Ktoś tam chodzi. Oby to nie był wąż. Nie jest śmieszne. Nie wiem. Nie no, trochę jest. Nie. Tu coś jest, Dobra, idźmy. Idziemy dalej. No ja się boję węży, no co mam ci powiedzieć. Pająków się nie boję, ale węży tak. Pająków się nie boję. Nie. To jest nic. Jak coś, to ja kiedyś byłem w Bangkoku na takiej jakby na takim pokazie poskramienia węży. Więc wiem, jak to się robi. Okej. Okay. Ręką. No, łapiesz ręką tego węża tak szybko i on cię nie powinien wtedy ugryźć, uh-huh. Bo nie zdąży. A jak zdąży, to umierasz. A tu zobaczcie jaszczurka, jaka duża w ogóle. Mam nadzieję, że tam w krzakach to była właśnie jaszczurka, a nie wąż. Ale mnie zaprowadziłaś, Marta. Zobacz, jaki piękny widok. No, zobaczcie, tutaj to jest koniec tej ścieżki i jest po prostu trawa i nic więcej. I nawet nie da się tam dojść do końca, chyba. Zaraz zobaczymy. Jest, da się jednak. Dobrze. No i elegancko. Proszę bardzo, ale mi zsuwa. Może jednak być. Dobry przewodnik. A kolesie ze skuterów, które widzieliśmy na początku, są tam i łowią sobie ryby. A to ciekawostka, co? Siedzę sobie na kamieniu, który jest nagrzany od słońca, więc jest tak fajnie. No i taki mam widok. Chcesz iść na dół? Tak. No to idziemy, dawaj. Ty pierwsza. Panie mają pierwszeństwo. Marta się boi zejść. Nie boję się. Chodź. Przed chwilą jak była kamera włączona, to mówiła, że się boisz. Boi się o tego. Co to jest? Przecież to jest normalne zejście. Jak po schodach. No i jestem na samym dole. Tu są już fale. I zaraz zrobimy sobie coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. A mianowicie pomoczymy sobie tutaj nogi. Będzie zajebiście. Zdjąłem buty i uwaga. O, jak fajnie. Jaka zimna woda. Po prostu wow. Ulga plus 100. Mam wrażenie, że poziom wody idzie cały czas do góry, więc trzeba stąd spadać, zanim mi to wszystko tu zaleje woda. Chyba jest jakiś przypływ. Dostałem wodę. Spadam stąd, uciekam stąd. A teraz najgorszy etap trekkingu gdziekolwiek, czyli wchodzenie do góry z powrotem. Bo z górki jest łatwo, ale później pod górkę jest tragedia. Nie wiem, jak ja wyglądam, ale czuję się o krok od odejścia na tamten świat. A Marta udaje, że nic jej nie jest, to naprawdę ja szybciej idę, czyli ona jest bardziej zmęczona i po prostu udaje taką twardą. No taki niestety typ dziewczyny. No, pewnie. No i tak się skończyła przygoda w dżungli. Słuchajcie, to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku jak zawsze. Trzymajcie się i cześć!